Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w najnowszym odcinku Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem prezes Fundacji Księżnej von Pless, pracownik również Zamku Książ, Mateusz Meckendyszyn. Witam Cię, Mateusz, serdecznie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego programu. Zanim oczywiście pozwolisz, zaczniemy, przedstawię kolejny obraz Alfreda Witolda Uruby. Jest to Szczawnozdrój, widać wieżę księżnej Anny. Więc możesz od razu powiedzieć, co to za wieża. Tak, to jest wieża, która upamiętnia małżeństwo księżniczki Anny Emilii Anhalt-Cothen-Pless, dziedziczki Pszczyny na Górnym Śląsku, która w 1893 roku wyszła za mąż za Jana Henryka VI, hrabiego von Hochberga z Książa i dzięki temu wniosła w wianie Hochbergom księstwo pszczyńskie i tytuł książęcy, czyli ważny punkt na mapie rodzinnej Hochbergów, ale także jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów w Szczawnie, z którego pięknie widać panoramę naszego miasta. Także pięknie odnowiona, w ostatnich latach może się kiedyś jeszcze znajdzie dla niej funkcja, żeby oglądać ją także od wewnątrz. Wiem, że okazyjnie się to odbywa. Mateusz, ja mam takie pytanie trochę może dla Ciebie sięgające daleko wstecz, bo ja jeszcze pamiętam, kiedy spotykaliśmy się na początku, kiedy zaczynałeś tworzyć Fundację Księżnej Daisy. Czy dzisiaj z perspektywy czasu byłbyś w stanie sobie wtedy wyobrazić, że będziesz w tym miejscu z Fundacją Księżnej Daisy, w której jesteś, że aż tyle się wokoło nie dzieje? A to bardzo ciekawe pytanie, Pawle, i to niesamowite, że o to zapytałeś, bo Fundacja Księżnej Daisy von Pless powstała dokładnie 12 lat temu i ta idea się narodziła w kuchni, w mieszkaniu na Podzamczu mojego przyjaciela już nieżyjącego, Michała Wyszowskiego, zasłużonego, wspaniałego dziennikarza wałbrzyskiego, redaktora Polskiego Radia. I obmyślaliśmy, jak mogłaby taka fundacja działać, jak mogłoby to wszystko się odbywać i trochę planowaliśmy te wszystkie działania, czyli jakby nawet je na papierze, pamiętam wtedy niektóre z wątków. Liczyliśmy na to, że będą już całkowicie na przykład magnesy na lodówkę, albo że będziemy mieli partnerstwo z miastem Pszczyna, albo że ukażą się wspomnienia księcia Bolko. To wszystko były jakieś takie dalekosiężne zamierzenia i myślę, że nie zabrakło mi konsekwencji tym wszystkim osobom, które mnie wspierały przez lata w Fundacji Daisy, bo przecież wiceprezeskami Fundacji były i Magdalena Woch, i Violetta Wrona-Gaj, i dzisiaj jest to Katarzyna Kulpa z Pszczyny. I to jest także ogromne grono ludzi, które przez te 12 lat zgromadziło się wokół Fundacji, bo wszystkie wydarzenia, które my organizujemy, a prowadzimy głównie działalność edukacyjną i kulturalną, czyli publikujemy książki, organizujemy wystawy, zawsze, prawie zawsze w partnerstwie z Zamkiem Książ. I dla każdego z tych działań my mieliśmy przed lata i mamy bardzo wiele odbiorców i teraz też obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu 151. rocznicę urodzin księżnej Daisy. Z tej okazji bardzo wiele pozytywnych wiadomości z całej Polski do nas dociera. No ja chciałem Cię też zapytać o to, jak było, czy było łatwo, czy trudno przekonać te osoby, o których między innymi wspominasz, bo tych osób było dużo więcej, do samego pomysłu, żeby zaangażowały się w to. Księżna Daisy ma swoją magię, która to był taki płomień, który tlił się przez te wszystkie lata, bo przecież Daisy nigdy nie była kompletnie zapomniana, o niej zawsze się trochę pisało. A gdzieś w szufladzie była, można powiedzieć. Tak, tak, tak. A rzeczywiście po 2012 roku ten płomień zapłonął na nowo i ona teraz przeżywa swój pośmiertny renesans. Zainteresowanie jej osobą to bardzo cieszy. To jest ten wątków wdzięcznej historii Wałbrzycha i ziemi wałbrzyskiej. Cieszę się, że możemy o nim mówić już przez tyle lat.
Myślę, że to grono się powiększa i teraz nawet widzimy, jak powoli Daisy wraca też do europejskiego mainstreamu, bo niedawno brytyjskie media, takie jak BBC, jak The Sun, poświęciły bardzo dużo miejsca jej postaci, tym samym Zamkowi Książ. A to ma oczywiście związek z marką, jaką jest Zamek Książ w Polsce i w Europie, bo jesteśmy jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów turystycznych w naszym kraju. Czekamy teraz na podpis prezydenta pod pomnikiem historii, także bardzo dużo się dzieje i to też się przekłada na pośmiertną sławę księżnej Daisy. Jak zareagowali członkowie rodziny Hochbergu, kiedy zaczęły się z nimi kontaktować i zaszczepiać ten pomysł? No te relacje od początku były bardzo ciepłe. Książę Bolko, nieżyjący już honorowy obywatel Wałbrzycha, od początku dzielił się z nami swoimi archiwami, swoimi wspomnieniami, przekazał w darze do zamku pamiątki, jakie miał po swojej słynnej babci. To są obrazy, które dzisiaj wiszą w apartamentach Daisy, ale także jego potomkowie poszli tym śladem, bo w ostatni piątek mieliśmy pokaz pierwszy prasowy klejnotów, pamiątek po księżnej Daisy, bardzo osobistych, takich jak hinduska laska, wysadzana turkusami, rubinami, czy pasek właśnie też z turkusami, także pierwszy pamiętnik, jego rękopism. Te pamiątki przekazały córka księcia Bolko, hrabianka Felicitas von Hochberg oraz księżna Lili, wdowa po księciu, bo są współwłaścicielkami tej spuścizny. Zresztą hrabianka Felicitas von Hochberg często tutaj przyjeżdża, bo wspiera nasze schronisko dla bezdomnych zwierząt, organizuje od lat dla niego pomoc. Jest bardzo popularna, widzę, że coraz więcej osób sobie polubia profil pani hrabianki na Facebooku. No, ona jest świetną osobą, jest bardzo otwarta, bardzo lubi Wałbrzych. Zresztą Hochbergowie i nieżyjący książę i także obecny książę Peter, oni bardzo lubią Polskę i Polaków, bardzo dobrze się tutaj czują. To jest dla nich ważne miejsce ze względów sentymentalnych. No a dla nas to jest nasza duma i teraz jest to nasze dziedzictwo, to jest nasz polski zamek i coś, za co my jesteśmy odpowiedzialni. Naszą misją jest przekazać książ i jego historię, jego dziedzictwo przyszłym pokoleniom i przekazać ten zamek w lepszej kondycji, niż go zastaliśmy. Chciałem też zapytać o to, czy te twoje wyobrażenia, o których żeśmy rozmawiali, a dzisiejsza teraźniejszość działalności fundacji nie wymknęły się jeszcze trochę spod kontroli, ale w sensie pozytywnym oczywiście. Spodziewałbyś się, że młodzież zadecyduje o tym, żeby nazwać imieniem szkołę? No to bardzo była piękna inicjatywa i wzruszająca, bo to była cała społeczność szkolna. To nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, ale także pewnie rodzice z komitetu rodzicielskiego. Każdy szuka swoich lokalnych bohaterów. Księżna Daisy jest symbolem europejskości. Urodziła się w Anglii, wyszła za mąż za niemieckiego księcia, umarła jako obywatelka Polska. My żyjemy w zjednoczonej Europie i oczywiście nasze symbole narodowe są dla nas najważniejsze, ale także na tak wielokulturowej ziemi, jaką jest ziemia wałbrzyska, możemy się odwoływać przecież także do wspólnego dziedzictwa kulturowego, które jest ponadnarodowe. Nie tylko to, również był rok księżnej Daisy, który urozmaicony był wieloma wydarzeniami. Dzisiaj z perspektywy też już mijającego czasu uważasz, że to był dobrze wykorzystany rok, czy czegoś jeszcze zabrakło, coś by chciałbyś zrobić oprócz tego, co było? Księżna Daisy doczekała się już swojego musicalu i koncertów plenerowych. Wszystkie trzy tomy jej pamiętników zostały przetłumaczone na język polski. Dysponujemy ogromnym archiwum fotografii, ukazują się albumy. Szkoła, zespół szkolno-przedszkolny numer 5 wziął sobie Daisy za patronkę. Ona także łączy nasze miasta partnerskie, czyli Pszczynę. Górnośląską Pszczynę, z którą realizujemy świetne projekty polegające m.in. na wymianie młodzieży. Także ja mogę się tylko cieszyć i mam nadzieję, że nadal będzie tak pozytywny odbiór i takie duże zainteresowanie postacią Daisy, która wyrasta tutaj, ja nie boję się tego porównania, na taką naszą trochę lokalną Sisi. Chwilę temu jeszcze między innymi Festiwal Księżnej Daisy, którego jesteście współorganizatorem. Pomyślałbyś też również o tym, że trafi Daisy do Filharmonii Sudeckiej? No to już 21 lat, jak Daisy kojarzy się w Książu z muzyką, bo Festiwal Daisy, ten, który w tym roku zaprezentowała Filharmonia Sudecka, to jest kontynuator idei Festiwalu Ensemble. Na szczęście dyrektor artystyczny Marcin Markowicz jest ten sam, także to zawsze gwarantuje
gwarantuje wysoki poziom. Zresztą nasza Filharmonia, wspaniała instytucja. Cieszę się, że Zamek Książ mógł być tutaj partnerem i współorganizatorem. I cieszę się, że Daisy jest atrakcyjna, inspirująca także dla innych instytucji kultury, innych miejsc związanych z kulturą w naszym mieście. To bardzo cieszy. Na koniec chciałbym zapytać o to, czy mógłbyś nam zdradzić może jakieś niespodzianka, coś, co nas czeka związanego chociażby z zamkiem, z Daisy, czego jeszcze nie było. Tak, teraz już rozpoczynamy remont buduaru, bo w ubiegłym roku duża inwestycja. Odtworzyliśmy apartamenty księżnej Daisy. To, co hitlerowcy zniszczyli, to prezes Anna Żabska odtworzyła. Przywróciliśmy historyczną aranżację salonowi i sypialni księżnej Daisy. Buduar to jest to najbardziej intymne pomieszczenie, gdzie pani domu była czesana, przygotowywana, ale w tym przypadku będzie to miejsce prezentacji tych właśnie pamiątek, które do nas przyjechały i zresztą znajdą się tam także inne bardzo ciekawe artefakty związane z rodziną ostatnich właścicieli Zamku Książ. Także stay tuned, zaglądajcie na profile Zamku Książ w Wałbrzychu, Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Pięknie dziękuję za zaproszenie i nieustannie zapraszam Państwa do Zamku Książ, do Wałbrzycha, do naszego pięknego miasta. Mateusz, bardzo Ci dziękuję. Pozwolisz jeszcze, że tylko przypomnę naszym widzom, że jeżeli jesteście zainteresowani naszym wałbrzyskim twórcą, jego pracami, to oczywiście podczas wywiadu wyświetla się numer telefonu, gdzie możecie zadzwonić i bliżej dowiedzieć się na temat kolekcji obrazów Alfreda Witolda Orły. Mateusz, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Oczywiście dziękuję. Oglądajcie Regionale Teta, czytajcie portal Regional Info, a także Sportowy Wałbrzych TV. Do zobaczenia.